Pixel Facebooka, pixel Facebooka, pixel Facebooka. Wszyscy mówią, żeby tworzyć remarketing na Facebooku i na Instagramie, potrzebujesz pixela Facebooka. Ale czy na pewno? Istnieje co najmniej kilka metod tworzenia reklam na Facebooku do osób, które być może były na Twojej stronie, a przynajmniej na pewno miały styczność bezpośrednio z Twoim fanpage'em lub Twoją marką, które nie wymagają tego, żeby mieć własną stronę internetową albo żeby w ogóle mieć na tej stronie swojej bądź cudzej pixel Facebooka. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób można na trzy różne metody odpalać remarketing na Facebooku bez posiadania pixela Facebooka. Zaczynajmy! Wszystkie tego typu bardziej zaawansowane grupy odbiorców znajdziesz już bezpośrednio na etapie tworzenia zestawu reklam. Normalnie jest tak, że kiedy tutaj lądujesz, to definiujesz swoją grupę docelową poprzez określenie lokalizacji, czy na przykład mają to być osoby z całej Polski, czy z konkretnego miasta. Doprecyzowujesz wiek, płeć, czy ustawiasz zainteresowania, z których Facebook i Instagram jako medium reklamowe są chyba najbardziej znane. To wszystko moglibyśmy jednak w skrócie nazwać tak zwanymi grupami standardowymi, czyli grupami, które powstają w oparciu o dane, które Facebook i Instagram już mają. Grupy innego typu to tak zwane grupy niestandardowych odbiorców. Właśnie w tym miejscu w panelu, po kliknięciu przycisku Utwórz nową grupę niestandardowych odbiorców, możesz wylądować w miejscu, które pozwala tworzyć wszystkie możliwe formy remarketingu. W skrócie możemy powiedzieć, że grupy niestandardowych odbiorców to właśnie remarketing. Te widoczne na samej górze wymagają od Ciebie danych zewnętrznych. Lista klientów to na przykład miejsce, które pozwala wgrać własną bazę mailową czy telefoniczną. Wymaga to jednak korzystania z tak zwanego business managera, z którego być może nie korzystasz. Witryna z kolei to jest to miejsce, które pozwala tworzyć remarketing rozumiany klasycznie, czyli właśnie osoby, które były na Twojej stronie internetowej w najróżniejszych możliwych konfiguracjach. To wymaga oczywiście piksela Facebooka na www. Natomiast to, co widzisz niżej, źródła Facebooka, to są już tego typu reklamy, czyli tego typu grupy docelowe, które nie wymagają danych zewnętrznych. Korzystają bowiem z tych rzeczy i z tych danych, które już Facebookowi, Instagramowi dostarczasz, po prostu będąc aktywnym reklamodawcą lub twórcą treści bezpośrednio na Facebooku i Instagramie. Rzeczą, którą bardzo polecam Ci na początek, którą będzie Ci prawdopodobnie stworzyć najłatwiej, pierwszą z trzech grup, o których mówiłem, jest grupa oparta o strony na Facebooku. Wystarczy, że wybierzesz wówczas fanpage, do którego chcesz stworzyć reklamę, a następnie możesz na przykład stworzyć grupę spośród każdego, kto podjął działanie wobec strony maksymalnie rok do tyłu. Jest to też rzecz, która najmocniej różni Facebooka, Instagrama i tego typu grupy odbiorców od klasycznie rozumianego remarketingu bazującego na ciasteczkach czy na zalogowanych użytkownikach jak pixel Facebooka. Wówczas bowiem możesz jedynie skorzystać z grupy maksymalnie do pół roku wstecz. W przypadku źródeł bezpośrednio Facebooka i Instagrama jest to nawet rok wstecz. Oczywiście tematem na zupełnie inną okazję jest to, czy tego typu działanie ma w ogóle sens, natomiast daję Ci znać, że jest taka możliwość. Ja sugeruję, tudzież rekomenduję, żebyś na początek trzymał się grupy z ostatnich 30 dni oraz przestawił sobie tę grupę na osoby, które zareagowały aktywnie na post lub reklamę. Będziesz wówczas mieć pewność, że są to osoby, które rzeczywiście przewinęły się przez Twój fanpage albo komentowały, udostępniały bądź polubiały jakąś treść, albo robiły to, ale w kontekście reklamy właśnie. Oczywiście samo kliknięcie linka, przejście na Twój profil czy innego typu działania również jest w tym momencie liczone jako działanie, które wpadnie bezpośrednio w tę grupę. Idąc dalej, drugim rodzajem, który bardzo mocno Ci polecam, jest film. Film działa w ten sposób, że jesteś w stanie dotrzeć do osób, które obejrzały przynajmniej 3 sekundy, a maksymalnie aż 95% Twojego filmu publikowanego bądź na Facebooku, bądź to na Instagramie. Ja zazwyczaj lubię tworzyć grupę, która obejrzała 1/4 albo połowę, bo umówmy się, jeżeli tworzysz dłuższe treści, jak na przykład transmisje live czy wielominutowe poradniki, to niekoniecznie każdy musi albo wstrzelić się w odpowiednim momencie, albo mieć czas, żeby towarzyszyć Ci na przykład przez całą godzinę. Wybierasz więc taką opcję, a następnie jesteś w stanie wybrać filmy, które będą Cię interesowały i może to być jeden konkretny film, a równie dobrze może być ich cała grupa. Jeżeli wybierzesz całą grupę, to wszystkie te wyświetlenia, oczywiście spełniające Twój warunek, na przykład 50%, zostaną zebrane w jedną grupę odbiorców. Wystarczy ją wówczas nazwać, żeby być w stanie ją stworzyć. A trzecim rodzajem
Grupy, którą możesz przetestować, są grupy oparte o wydarzenia. Jeżeli organizujesz wydarzenia, jesteś w stanie wybrać określone wydarzenia ze swojego fanpage'a, na podstawie których będziesz później docierał do osób, które na przykład odpowiedziały, że wezmą w nich udział lub są zainteresowane, albo nawet odwiedziły po prostu stronę samego wydarzenia. Ja bardzo często, z uwagi na pewien aspekt wirusowy, organizuję wydarzenia, tak jak na przykład wydarzenie dla swojego cyklu transmisji live, konkretnie o marketingu, ale też dla innych przykładów, takich jak na przykład poszczególne webinary czy premiera mojej książki. Mogę więc analogicznie jak w przypadku filmów wybrać sobie osoby, które odwiedziły stronę lub po prostu zareagowały na dane wydarzenie w ciągu ostatniego od roku do minimum jednego dnia, czyli do wczoraj, i następnie mogę stworzyć sobie grupę z osób, które w którymkolwiek z tych wydarzeń zadeklarowały swój udział bądź zadeklarowały nim zainteresowanie. I to wszystko. Trzy grupy, które spokojnie pozwolą Ci tworzyć remarketing, nawet jeżeli na Twojej stronie internetowej nie ma piksela lub po prostu takiej strony nie masz. Strona na Facebooku, film oraz wydarzenia. Gorąco Cię zachęcam do przetestowania tych grup, ponieważ bardzo często to właśnie grupy niestandardowe są tą najlepszą formą promocji i najlepszą formą dotarcia do potencjalnych odbiorców. Umówmy się, mało osób kupuje po pierwszej styczności z marką. Potrzebujemy więc docierać do nich wielokrotnie na różne sposoby. A w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik uznasz za przydatny. Jeżeli tak jest w istocie, to gorąco zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, ustawiania dzwoneczka czy cokolwiek tam musisz robić, żeby dostawać nowe powiadomienia. A jeżeli uważasz, że ten odcinek naprawdę mógłby się przydać także innym osobom, to gorąco Cię proszę, udostępnij go w swoich mediach społecznościowych lub wyślij go prywatną wiadomością albo mailem do kogoś. Ja nazywam się Artur Jabłoński, zapraszam Cię koniecznie do oglądania kolejnych materiałów, które już niedługo na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!